Orkiestra Marszowa organizuje loterię na cele dobroczynne w przerwie meczu. Można wygrać dwie nagrody. Po wylosowaniu pierwszego biletu przykleja się go do nagrody. Następnie losowany jest drugi bilet w celu przyznania drugiej nagrody. Czy te dwa zdarzenia są niezależne? No czyli wyobraźmy sobie tę sytuację. Mamy mecz, no i ludzie wrzucają powiedzmy w przerwie do jakiegoś kosza bilety. Z tego kosza później się losuje jeden bilet. Przyczepia się go do pierwszej nagrody, a z pozostałych biletów, które jeszcze zostały, losuje się drugi bilet, który uprawnia do odbioru drugiej nagrody. No i pytają nas, czy te dwa losowania są od siebie niezależne. Przypomnijmy sobie, co to ogólnie znaczy, że zdarzenia są niezależne. No więc zdarzenia są niezależne wtedy, kiedy wynik jednego zdarzenia. Nie wpływa na to, jaki jest wynik drugiego zdarzenia. Czyli kiedy wynik jednego losowania nie wpływa na to, jaki jest wynik drugiego losowania i na odwrót. No a jak jest w tej sytuacji? Wyobraźmy sobie, no powiedzmy, że mamy trzy bilety. Mamy trzy bilety i losujemy zwycięzcę pierwszej nagrody. Powiedzmy, że wylosowaliśmy bilet A. No i bilet A przyczepiamy do, do pierwszej nagrody. Następnie z pozostałych biletów losujemy. Drugą nagrodę, A jakie są pozostałe? No pozostałe to jest B i C. Czyli w tym wypadku druga nagroda może przypaść tylko na bilet B lub C. No ale gdybyśmy w pierwszym losowaniu wylosowali inny bilet, na przykład B, czyli mamy ABC i w pierwszym losowaniu wyciągniemy bilet B, no i posiadacz biletu B dostanie pierwszą nagrodę, no to druga nagroda może przypaść tylko posiadaczowi biletu A lub posiadaczowi biletu C. Czyli te zdarzenia są jak najbardziej zależne od siebie, dlatego że możliwe wyniki drugiego losowania zależą od tego, jaki był wynik pierwszego losowania. Jeżeli w pierwszym losowaniu wylosowaliśmy A, to w drugim możemy wylosować tylko B lub C. Natomiast jeżeli w pierwszym wylosowaliśmy B, to w drugim losowaniu możemy wylosować tylko A lub C. Czyli ta sytuacja się dramatycznie zmienia pomiędzy tymi wariantami. Czyli widać, że te zdarzenia są jak najbardziej zależne. Są zależne, ponieważ wynik drugiego losowania zależy od tego, jaki był wynik pierwszego losowania. W szczególności, na przykład, ta sama osoba nie może wygrać obu nagród. Tak, osoba, która wygrała pierwszą, jest już wyeliminowana z losowania drugiej nagrody. No więc, co tutaj można by było poprawić, zmienić? Może nie tyle poprawić, co zmienić w tym losowaniu, żeby te zdarzenia były niezależne. No więc tutaj, gdyby było tak, że po wylosowaniu pierwszej nagrody ten bilet byłby jakoś oznaczony, ale wrzucany z powrotem do kosza, i drugie losowanie odbywałoby się znowu spośród wszystkich biletów, no to wtedy te oba losowania byłyby od siebie niezależne. A tak, wynik drugiego losowania zależy od tego, jaki był wynik pierwszego losowania więc zdarzenia te są zależne.